No dzień dobry, witam serdecznie, Mafia Solec z tej strony, kłaniam się nisko, drogi widzu, i witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Tak naprawdę dopiero co skończyły się niedawno vlogi ze żniw. Fajnie, że to się udało wszystko zrobić, już to wcześniej widzieliście, a nie znów tak jak to było wcześniej. Gdzie my stoimy, słuchajcie? Przy nowych cichobiegach dla John Deere'ka. Poniedziałek prawdopodobnie zostaną założone, bo dzisiaj mamy, słuchajcie, czwartek, chłopaki są już do mnie w drodze, pakujemy się w jedno auto, ta nas z Rautem już jadą i będziemy, słuchajcie, wybierać się na Bednary. Druga ekipa przyjeżdża z Bytowa. I już oczywiście piątek, sobota i niedziela jesteśmy do waszej dyspozycji. Więc ja na szybkości jeszcze przyszedłem w Ladzioleju pokazać wam co i jak, bo w poniedziałek już pewnie nie będzie na to wszystkiego czasu. Co my tu sobie, słuchajcie, wybraliśmy? Są to opony Tianli. Wielkie pozdrowienia tutaj dla firmy Tiretrade za doradzenie i pomoc, transport i wszystko. Mamy to 520, czyli szersze niż te, które mamy, bo mamy 480 na 70 na 34. Moim zdaniem będzie to wystarczające, jeśli chodzi o John Deere'ka, no bo jak sami dobrze wiecie, weźmiemy sobie na głowę, będzie łatwiej. No z tych to już za wiele nie zostało, no bo są poparciałe, stare, zmęczone, więc no tylko i wyłącznie czekać, ażby gdzieś kiedyś w polu tak naprawdę trzasnęły. Przód zdjęty, przodu nie ma, bo jest robiony przez ATMP obciążnik. Taka skrzynka, którą my będziemy w razie W sobie czymś zasypywać, zalewać, a zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Będę na Bednarach, to z chłopakami pogadam. W poniedziałek, we wtorek ma przyjść wraz z Głęboszem, ale zobaczymy, to jest tak sucho, słuchajcie, tu od żniw, kurde, praktycznie nie padało. Także tutaj oponki, słuchajcie, mamy, będziemy zakładać. Na przodek od razu lecą te od, te co wam pokazywałem, żniwa, te od koparki. Będą też szersze, fajniej będzie to wyglądało, bo on tak, to powiem wam szczerze, jak tam po sianym się jeździ czy coś, to one strasznie ryją. No bo jednak są już takie węższe i w ogóle waga John Deere'a jest jaka tutaj jest. Przy okazji, słuchajcie, lecimy dalej. Przyszła paczuszka od Mizaru. Zamówiliśmy sobie, słuchajcie, olej oczywiście do skrzyni przekładni. Mamy tutaj tego 50 litrów, bo jeszcze piątka mi tam została. Zaraz będziemy nalewać. No i co my tu mamy? Jeszcze koguty. Przyszły dwa, przyszły halogeny. Słuchajcie, wziąłem od razu, no bo te się nie nadają. Przyszedł jakiś też przełącznik. Słuchajcie, ja już nie wiem, sam to zamawiałem. Wielkie pozdrowienia tutaj dla Patryka. O, Bóg zapłać dla ich. Proszę bardzo. O kurde, aż sobie musimy to... O proszę bardzo, będzie zapach dla jego. Może od klątwy też zabezpieczy przy okazji. Także tutaj mamy praktycznie... Co my tu jeszcze? Co tu jest? A dobra, tu są te przyciski. Tu jest cały ten... ten panel, żeby to... to ogarnę, także wielkie pozdrowienia dla Patryka z Mizaru. Jeżeli byście coś kiedyś zamawiali, to słuchajcie, z kodem Mafia Solec możecie dostać 3% rabatu. Dobra, bierzemy się i nalewamy, słuchajcie, olej. Zastanawiałem się nad oryginalnym, więc mówię, kurde, no oryginalny to jest wydatek 2000, tak mniej więcej, patrząc na to, że to około 50 litrów. No a tutaj tak to ścięliśmy koszty i mamy tak naprawdę za około tysiaka to. Wszystkie wycieki, tak jak już mówiłem, zostały zlikwidowane. Zresztą to się zaraz też, można powiedzieć śmiało, że okaże. Tak jak i tu przy ramionach, pod spodem tam były dwa. Będziemy widzieć, że już nigdzie nie leci. To przy następnej wymianie się to tutaj... No, czekajcie, jak to tak zrobił, bo ja potrzebuję, kurczę, wiecie. No dobra, to było coś takiego. Tak, wiem, no mój zlejek tutaj ogarnięty, jakiś lepszy, ale powiem wam, ten w zupełności mi tu wystarczy. Będziemy mieli bańkę tą piątkę, tak? Tak, to jest piątka, więc nie powinno być problemu. No kurde, sami widzicie pogodę, nie? Niestety, tak to tutaj u nas jest praktycznie od samych żniw. Czekajcie, byłbym pewniejszy. O, jeszcze jakbyśmy sobie to tutaj przygotowali. Z jednej strony fajnie, tak? Bo Bednary się zapowiadają na z fajną pogodą, ale kurczę, no niestety dla naszych pól, no to już tak kolorowo, mordy, no tutaj nie jest. Dobra, weźmiemy sobie tą pięcio na razie i ją wlejemy, zobaczymy czy się nic nie dzieje i wtedy, kurde, jakie otwieranie dla jego zrobione jest. Jak będziemy takimi piątkami lać, to będzie spoko.
Na poniedziałek temat ogarnięty, nie będziemy się chyba sami bawić i pojedziemy chyba całym ciągnikiem na zmianę wszystkich czterech. Tak by było, kurczę, tak naprawdę najlepiej. Nowy nabytek do pokazania będzie, ale to pójdziemy sobie później. Albo jeszcze nawet, nie dzisiaj, pójdziemy sobie może w poniedziałek czy coś, bo oczywiście jest pług, który tak bardzo czekacie i chcecie tutaj zobaczyć. No dobra, czyli co, my musimy teraz z tych dużych poprzelewać, kurczę, do tej mniejszej. Piach na budowę, kurnik, zadaszenie dla John Deere'a, nie ma drzewka, jak widzicie, to z takich pierwszych zmian, które są tu zauważalne. O, przyczepka się pewnie pytota. Przyczepka nie nasza, pożyczona. Ziemniaki, uj, nie ziemniaki, susza dojebała, kurde bela. Niestety w tym roku praktycznie to, co było wysadzone, to praktycznie zebrane. Jakby można było powiedzieć, co to za zimnioczki. No ale sami widzieliście to w lato też, nie? Nie, na razie póki co nic nie widać. Lejemy jeszcze ze 2-3 bańki i wtedy zobaczymy. Dobra, tak żeby... O, tak, tak, dzwońcie, dzwońcie. Kurde, mało, odlejemy sobie tu, nie wiem, z jedną, może dwie. I resztę bezpośrednio będziemy się pierdzielić. O, Paweł dla jego wyszedł. No, fajnie, fajnie. O, tak się zawsze robiło. Gitara już, skarpetki jeszcze pochodzić można. Kurba, o, to jak od tego co godo. A wy jak tam, mordeczki, pochwalcie się, już posiane, coś zrobione macie, bo niestety no, tu u nas w okolicy widziałem, ktoś poorane jest trochę, niektórzy coś tam posiane, rzepaki jako takie, złe nie są. Teraz ostatnio ten deszczyk, co akurat, no niestety, jak nie było, to nie było, a taka piękna impreza u Krzysia i troszeczkę plany popsuł. Można śmiało powiedzieć, w głębi serducha się każdy cieszył, bo do tego deszczu u nas brakuje. Dół Polski, tylko współczuć, co tu można wiele powiedzieć. Dziwne, dziwne teraz czasy przyszły, że jedni mają tego nadmiar i to się kolejny rok nie zapowiada jakoś wcale lepiej, bo w tamtym roku susza, w tym roku to samo. Jak nie rząd, to niestety no, pogoda, taki biznes, kurczę, pod chmurką. Decyzja, słuchajcie, padła. Około 10 miałem, słuchajcie, zjeżdżać na solec, na orki, na wszystko. Czyli miało być tak, jak to było w poprzednich latach z bednarami. Pamiętajcie, kod Mafia Solec na stronie Mizar. I dziękuję za wsparcie. No bo tak, jakby nie patrzeć, kurczę, przez to, że wy używaliście kodu, to wy macie 3% taniej. Te 3% chyba trafia do mnie. I dzięki temu, słuchajcie, te zakupki są też tak jakby dzięki wam, mordy. Także dziękuję z całego serducha. Czekajcie, gdzieś miałem tu nożyka. Jest. Także padła, słuchajcie, decyzja 10, bo nic nie padało i się nie zapowiadało. A też początek września był taki, że straszyli, no, informowali, że do połowy września będą temperatury po 30 stopni. To jedynie ten front tydzień temu przerwał wszystko. I tych pogód tyle nie było, ale no co, tydzień zimna nawet, nie? I znów można powiedzieć, może później będzie padało, także no niby do połowy października zapowiadałem u nas suszę. Od połowy października dopiero ma padać. Trochę słabo. No ale posiane, od rana są rosy i w ogóle może gdzieś ta pogoda się nie zgodzi, bo to już nieraz tak, słuchajcie, było, że naprawdę w tą pogodę było ciężko trafić. Dobra. Będziemy bacznie sprawdzać, obserwować. No więc 10 miało być siane, ale z racji, że nie padało, nie szło szpadla wbić, no to zostało to odpuszczone i zostało wszystko zapryskane. Wszystkie hektary na chwasty, bo niestety, no chwasty sobie urosły. Jakby to było może zorane zaraz na początku września, to spoko, ale niestety trzeba było to wszystko zapryskać, więc 21 dni akurat wychodzi po bednarach. No to i tak jest już półtora tygodnia pobędą siewy niż normalne terminy, ale nic na to nie poradzimy. Dobra, idziemy lać dalej. Can you remember when the last time was? You felt safe in the dark. The scroll was never meant for a woman's heart. Still you rise through it all. When I'm out of breath, she's my vitals. When I need to rest, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol.
Jaki piękny wieczór, mam taki na ocenę. Tańce, jejeje, jak poleje zapadało, o. Okay. Kurwa, mogłem wczoraj Pudziana na Bednarach zapytać, czy by nie podjechał rano. Pudziana mogłem wczoraj zapytać na Bednarach, czy by rano nie podjechał tu. Jak się kółko ładnie prowadza. Tata już wie, bo orał. Zobaczycie już na dniach w akcji. Tak mało przedpremierowo. No dzień dobry, witam ponownie. Tym razem już z głowy, tym razem już w naszym John Deere'ku poniedziałek rano. Wybaczcie za mój głos i entuzjazm całego rana, ale wczoraj w nocy dojechaliśmy. Wróciliśmy z Bednar. Po trzech dniach totalnego rozpierdolu, za co dziękujemy, ale o tym będzie czas pogadać później. Tak jak mówiłem, na ósmą mamy zmianę oponek. Jadę John Deere'em, tata jedzie autem. Zmienił oponki i hejda w pole. Piękna rosa. Cieszę się z niej bardzo, bo to zawsze jakaś wilgoć. Tym bardziej, że nic no, niestety nie popadało przez ten czas, kiedy na Bednarach byliśmy. Sami widzieliście też, jaka piękna pogoda. Jaka piękna pogoda była. Te opony trochę więcej pochodziły i w ogóle wcześniej pewnie zależane były. To też się gorzej jeździło. A tak to teraz on trochę w polu porobił. One się ułożyły i nie ma tragedii, jakoś się dojedzie. Ważne, że już będą zmienione. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, że wszystko będzie idealnie. Mordeczki leżało. John Deere już po orce. Obornik był rozrzucony. Został przerany, będę musiał jeszcze sobie sami na gówno będę jechał. Będę musiał sobie wytrzeć chyba tą tylnią szybę, bo nie będę brzydko mówił, ale no w niej właśnie widzę to. Więc jedziemy, plan na dzisiaj taki, że na wymianę oponek. Tankujemy tego niedźwiedzia i jedziemy orać, jutro przyjeżdża. Słuchajcie, prawdzie mogę wam rzucić. Jutro przyjeżdża Głębosz, którego mogliście widzieć na Bednarach. Ja sam byłem go sobie obejrzeć. Kawał machiny. To na 500 bodajże z kawałkiem.
ale to więcej sobie już pogadamy. Słuchajcie, jak uda się go podczepić, uda się go podnieść i uda się wjechać w pole. Także do jutra sobie czekamy. To co mogę już oram, no bo niestety no. Sprawa nagli. Już powinno sobie, słuchajcie, rosnąć na polu. A niestety no, tak kurczę nie jest. Kurde, ale trytwem idzie. Skubaniutki. Weź go, ułopanduj go. Panie, idź go. No jak widzicie sami, u nas jeszcze też nie, wiele ludzi nie porobione. Niektórzy co zasiali, mijają, słuchajcie, półtora tygodnia i dopiero coś zaczyna puszczać, bo te rosy trochę ratują, a tak to wszystko zeschnięte. No to tak, słuchajcie, się prezentuje rzepak na solcu, już można się opowiedzieć, bo kościół widać. Zaraz dojeżdżamy zmienione, jedziemy, zobaczymy czy się ułożyły, dopompować jeszcze. O, Kubusia rzepak za to też. Właśnie. No niestety, ale no jak nie popada, to na rachunkach będzie tragedia. Kuba zbierał kukurydzę teraz. Wczoraj? Tylko piątki sypała na solcu, więc sami sobie możecie odpowiedzieć. Do końca wiecie, że tu jest. Dobra. Jeszcze. Dobra. Dobra? Czekaj. Dobra. Na siebie. Zamknięcie. O. Już powoli. Czekaj, dobra. Czekaj. Czekaj. O kurde. Tak sucho, że masakra, nie idzie nic, nie? No. Muszę nim próbować zrobić, bo pług w ogóle nie chce wchodzić. Dobra. To nie wiem, dzięki bardzo, nie? Dobra. Tak, tam jest duży plac. Luk, żeby tak każdą maszynę się zajmowało, to by było panie. Jak to się widzi dla ich w ogóle, całe te opony nowe. John Deere zadowolony, słuchajcie, dzisiaj się pięknie już jechało. Naprawdę się pięknie, mordy, jechało już po drodze. Czyli no tylko i wyłącznie to była wina opon. Od razu zmiana przodu, tak jak mówiliśmy. Tu jeszcze wiadomo, brakuje tego obciążnika, bo jutro od chłopaków za tempę dostaniemy tą skrzynkę. Ale to pogadamy sobie jutro już na ten temat. Więc te oponki, które widzieliśmy na żywo, zostały założone. Bianli już tutaj są na naszym John Deere'ku. Także pozdrowienia jeszcze raz za firmę Tire Trade. No a z tyłu nowy nabyteczek, o którym wam jakiś czas temu wspominałem. Dziękuję jeszcze raz mordeczki za kolejne spełnianie marzeń. Mamy tutaj Overuma, czwórkę. Tak, wiem, cieszyłem się, że była obrotówka, ale powiem wam przez to, że kurczę, ta obrotówka, no co ona brała? Dotąd brała gdzieś. Tu, słuchajcie, idzie ponad koło, ostatnia skiba. Jest cholernie sucho. Tu, co jest jeszcze najgorsze, jest tak zapieczony, a trzeba orać, trzeba uprawiać, trzeba siać. Nie mam, spróbowaliśmy dzisiaj to, nie wiem, może dzisiaj jeszcze jak trochę pooramy, to odpuści, żeśmy zapryskali różnymi środkami. To byśmy chcieli przesunąć troszeczkę do tej strony, żeby tutaj nam właśnie ta pierwsza skiba inaczej wyszła, bo można go, tutaj mamy trzy węże hydrauliczne, możemy go sobie rozsunąć, ale wtedy to ta skiba praktycznie nic nie bierze, więc na wsuniętym mam tak. Fajne odcinacze. Tu naprawdę gdzieś tam będziemy później jechać, to wam pokażę, no ale widzicie sami, ja powiem wam, są momenty, że ja oram tyle, nie?
No przyjechał Dutowiec, widzieliście jak go ściągaliśmy. Pozdrowienia dla firmy ATMP. Bo będziemy sobie jutro go testować, jak to przyjdzie obciążnik, bo go bez obciążnika raczej sobie nie targnę. Kurde, no amerykański zestaw, nie wiem czemu, tak jak na to patrzę, to tak kurczę, to amerykańsko dość wygląda, a nie polsko. Ale John Deere nabrał, słuchajcie, nabrał wyglądu, tak chyba mogę powiedzieć, już troszeczkę ukurzony, no ale no słuchajcie, no to przyjechało robić. Wybaczcie za ten lekki nieporządek, ale tata miał otwartą szybę, jak sobie orał. Generalnie tata przyjechał na godzinę i naprawdę w ciul jest zorane. Ja już sobie dzisiaj chwilę poorałem, bo mówię, dobra, nie odpalam się, póki nie przyjedzie kierowca, bo tutaj bezpośrednio po bednarach od razu o, do nas przyjechał. Także dziękuję ślicznie za szybką akcję. I mówię, dobra, nie odpalam się, póki dutowca nie ma. Porównam sobie trochę, poustawiam sobie go. No i tak, żeśmy sobie tam przy kółku pogrzebali, ogarnęliśmy kółko, ogarnąłem tylnią skibę, no jedynie jest problem z tym przodem, więc to nie jest idealna orka mordy. Ja się jeszcze muszę dużo nauczyć na pewno. No tu duży problem sprawia mi, że no nie mogę tym operować, bo na pewno łatwiej mi było ten pług ustawiać, jeżeli wszystko by było w nim sprawne. Ale słuchajcie, to jest pług tak jak, nie, ile my... 3004 za niego dałem? Co to jest tak naprawdę, nie? Więc powiem wam szczerze, że tutaj nie ma co narzekać, bo no robotę jak na tą suszę, ja myślałem, że słuchajcie, to nie wejdzie, bo szpadla nie szło wbić. I ziemniaki sami widzieliście jak wyglądały, prawie totalnie ich nie było. Kopaczkę do góry podnosił, słuchajcie, nie było jeszcze takiego roku, żeby kurde, jak załapała glinę, to ją po prostu podnosiło. I tu ta pierwsza skiba, też te opony są teraz szersze, one troszeczkę bardziej dogniatają, no ale tak, to nie jest wytłumaczenie, powinno się dać ustawić, więc no, jabłka se nie turlniemy, jak to niektórzy by powiedzieli, po całym tym, dobra, my sobie, słuchajcie, weźmiemy, to jest ten plusik teraz, że możemy sobie ustawić go na gazie ręcznym, dajmy go do 1700. O, bo zaraz powiecie, a szybciej bym jechał, to by lepiej dorzuciło. Nie, po prostu tutaj z tą przednią skibą jest najgorzej ją kurczę ustawić i sobie próbowałem tam robić przejazdy. Tu widzicie trochę bardziej pognieczone z racji tego, że próbowałem sobie porównać, bo była bardzo krzywa miedza, wiecie, jak na glinie, no to powyciągało. O, tu za chwilę już widzimy kolejny moment, więc ja już na maksa sobie pół tak naprawdę mordy zapuszczam, bo tu chwila, moment i jest tragedia. Chcę to już po prostu dokończyć oranie, jeden wielki kawałek, wpinam się w wały, ale tata coś przy tych wałach musi zrobić, więc rano przyjadę dopiero. Akurat fajnie, bo po rosie, jak już trochę skierza się przysychać, zatrzymamy pięknie tą wilgoć w środeczku. Pierwszy raz takie coś będziemy robić, ale może to będzie jakimś tam ratunkiem. Więc pójdą wały, później pójdzie agregat i pójdzie sianie, albo może nie będzie nawet agregatu, skoro mamy agregat jako taki przy siewniku. Jeżeli udałoby się wałem porównać, choć będzie pewnie raczej ciężko, no to zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Dzisiaj w ogóle taki mętlik w głowie, bo powiem wam szczerze, po siódmej, przed siódmą wstałem szybko, ogarnęliśmy te opony, jazda na ósmą tam byliśmy, trochę czasu zeszło, bo był naprawdę problem lekki ze zmianą. Takie ranty były twarde przy tamtych oponach. Tak ciężko schodziły, nie mogliśmy ich kurde ściągnąć się, wiecie, o, za wszystko zaczepiało, tam było na styki. Ja mówię, kurde, zobaczymy jak będzie, ale te już skoczyły naprawdę gładziutko. Wiecie, kurde, tata trochę płycej orał, o jedno ja przestawiłem na kółku bardziej, żeby troszeczkę ta tylnia skipa głębiej, no żeby jednak ta brózda jakaś była. Jest troszeczkę lepiej, choć wtedy on dzięki temu też dorzuca tą pierwszą skibę, bo ten spód siedzi bardziej w ziemi, a nie jest tak, że ten tył jest wyżej. No chociaż to trzeba troszeczkę zaorać, trzeba tą glebę tutaj troszeczkę ruszyć. Boję się trochę tym butowcem teraz robić, czy w ogóle damy my radę nim, bo no, są momenty, które no, trzeba. No ja poprzeczniaki muszę po kilka razy. Tutaj prawdopodobnie będę musiał przejechać. Dzisiaj nie zostało mi dużo, bo tak naprawdę zostały mi ze 3-4 przejazdy naokoło. Dlatego też mówię, od razu się mordy dla was włączę, żebyśmy mogli się coś nagrać. No i za chwilę, słuchajcie, pług ja miałem prawie cały czas na maksa opuszczony, bo żeby on tutaj nam w tą ziemię wchodził. No i tutaj mamy kolejny moment, gdzie praktycznie, jak widzicie sami, no nic tutaj. O, czekajcie, weźmiemy sobie na zająca. No ja nie wiem, czy to jest sens, kuźwa,
to jest cenzora, czy nie? Bo on po prostu tutaj wejść nam niestety, ale nie chce. Lubię ten dźwięk przorywanej ziemi. No ale tutaj, słuchajcie, i tak już powiem wam szczerze, jakiejś alergii dostałem na bednarach i tak już się męczyłem. Więc mówię, kurde, nie no, muszę tu na siebie uważać. Dobra. Jeszcze wiecie, to pewnie da się dojść do prawy, że wszystko będziemy robić tak naprawdę na raz. Ale póki co, tu trzeba, wiecie, dojść do tej wprawy, wtedy można się bawić. Więc no, tata coś tu orał. Fakt, że przyjechał po nocy i kurczę, nie wszystko dobrze widział. Więc no, będziecie widzieli, że ta pierwsza skiba tutaj po prostu, no, nie dorzucała. Ale to nie szkodzi, słuchajcie, no to się agregatem zrobi i to i tak dobrze, że idzie ten moment. 3 pek, obstawiam, że jeżeli by to były czasy, słuchajcie, 3 peka, to byśmy sobie nie poorali. Co by były miejsca, tylko gdzie by ten puk tak naprawdę wszedł i tyle. No tutaj wielkie podziękowania dla firmy Rolmaco, to trzeba sobie na pewno w 100% powiedzieć, bo słuchajcie, no ta leżówka naprawdę zrobi robotę. Może tej wilgoci nie było, choć coś po żniwach tam popadło, wiecie, przez żniwach popadało, coś tam tej wilgoci podczas leżowania było. Później tu, słuchajcie, od żniw nie padało, więc kurczę, no ona uratowała. Miałem kawałek, gdzie naszą leżówką było robione i no masakra, nie? I naprawdę masakra. Dobra, cyk, cyk, jazdunę, widzicie. Tutaj akurat jest zawsze taki bardziej piach, więc tutaj nie ma problemu. Ale problem się zaczyna, jak widzicie sami, tutaj. Jednak wiecie, no porówna człowiek, porówna, ale później chwila, moment i tak już gdzieś na tej glinie to wyciągnie. A tak to ja tą glinę jutro postaram się tymi wałami tutaj porozbijać. Zatrzymać tą jeszcze wilgoć. Czekajcie. Nie wiem, co to się wydarzyło. Halo, halo. Nic, słuchajcie, nie dzieje złego. O ja pierdzie. No, no zobaczcie, stało mi 2-3 przejazdy. Więc chciałem to po prostu machnąć. Ale co tu się kuźwa wydarzyło? Nie no, słuchajcie, mam nadzieję, że klątwa mnie nie dopadła. I pojedziemy dalej i zobaczymy, co tu się tak naprawdę dzieje, bo... Dziwna sprawa. Aha. Ja ole. Słuchajcie, nie wierzę, nie? Noż, kurwa, nowe opony. Ja. W pierwszej chwili tego nie zauważyłem, bo to tak po tej blaszy, gdzie po ręku, to poczułem, że poszły wibracje. No. Nie, to by, kurwa, było najgorsze, słuchajcie, co może być. To, kurwa, jak ja to wyjmę, to zacznie mi powietrze spierdalać, to my nawet nie dojedziemy. Puk podniosę, bo ja to wyjmę. I kurwa, no nie wiem. Mam nadzieję, że to nie siedzi głęboko, słuchajcie. Nigdy nic mi się nie wbiło na polu. W koło. Kurwa, założyliśmy nowe opony dzisiaj. Dobra. Uff, uff. Słuchajcie, ja liczę, że to jest gruba guma, nie? Fakt, że trochę, kurwa, jakby ta opona siadła, wiecie co, ja nie będę ryzykował. Ja zjadę, zobaczymy, co się będzie działo. Ty, ruro. Ja muszę jechać, zobaczyć tamte opony, jakie były grube. Czy to mogło dosięgnąć do... A
czekaj, ja wiem jak są. Jakby coś było. Wiecie, on mógł ją trachnąć. On mógł ją trachnąć i ono teraz będzie uciekało. Nie wiem, zrobiło się takie większe jajko, a raczej takiej nie było. Więc to kurwa chyba tyle będzie dzisiaj zarania. A tak bałem się Grzesiowi ręki podać. Tak mówię, kurwa. Proszę, żeby tylko klątwa parczewska mnie nie dotknęła. Tak uwielbiam Grzesia. Mówię, nie no, piątkę musimy strzelić. Nie no, jadę, słuchajcie, jadę w chatę, nie? Jadę w chatę, bo nie chcę ryzykować. Bo nie chcę, słuchajcie, ryzykować. Zobaczymy, co się będzie działo. Jadę szybko, zostawimy go na godzinę, wtedy szybeka podepnę pod... Znaczy, kurwa, nie spada. Jadę tak przez drogę, może nic nie będzie jechało. Jak się nie będzie nic złego działo, to kurwa popompujemy to koło i wtedy będziemy, słuchajcie, szybeka już ogarniemy i wtedy zobaczymy, czy się będzie działo dalej, nie? Ale liczę na to, że to nie, to by było możliwe, nie? Słuchajcie, to po prostu to nie jest prawdziwa się, tylko szczypta i to mi się kurwa po prostu wydaje. Jestem zmęczony po webinarach, więc może prawdopodobnie mi się to tylko i wyłącznie wydawać. Tak, tak. Tak, tak! Spokojnie. Ten sam wieczór. Miejmy nadzieję, że klątwa przeszła bokiem, słuchajcie. I to było tak po prostu. Tak za te piękne bedary. Tak, żeby w życiu nie było, słuchajcie, za kolorowo. To jest ten sam wieczór, jest pół godziny może później. Podpompowałem oba koła. Bo wiecie, one cały czas się układają. To powietrze musi się wydostać pomiędzy tam, wiecie, oponą a dętką. I to wiecie, na spokojnie wszystko. Ja pewnie jeszcze z parę razy trzeba będzie podpompować tak, żeby one w końcu już się ogarnęły. Te przednie od razu. Tam je nie podpompowaliśmy ani razu. Wiadomo, to jest cały ciężar, tak? To też inaczej. Zanim się tak ułożą. Więc spoko, wybaczcie też za tego vloga, że to jest kurde takie wszystko. Nie mogę się skupić. Po prostu słuchajcie, nie mogę się skupić. Dzisiejszy dzień się dzieje za szybko. I tyle w temacie. Człowiek się tu denerwuje na tą suszę, ale no chociaż dobrze, że można jakoś orać. Mniejsza z tym, wesoło ma być. Słuchajcie, tak po kolei. Jutro głęboszowanie. Przyjeżdża rano, przyjeżdża obciążnik za TMP, znaczy skrzyneczka, którą chłopaki mi robili. Zakładamy ją, bierzemy dutowca i wjeżdżamy. I wjeżdżamy, sprawdzamy. Nie wiem, czy skrzydełka odkręcam. Nie wiem jeszcze sam. Zobaczymy, przyjadę na pole odkręcić je, to jest 5 minut. Będziemy sprawdzać, czy wszystko będzie działało. To raz. Druga sprawa. To w środę przyjeżdżałem nasiona, więc dobrze by było, żeby już coś poganiać. Jutro zjeżdżamy z wałami, dzwoniłem do taty, zaproponowałem mu pomysł, żeby zwałować to, żeby przytrzymać tą wilgoć. No więc jutro będziemy ogarniać, bo tam tata coś przy tych wałach musi podziałać. To dwa, trzy. To pług nie wchodzi, nic, zero. O tutaj, tu dziwna sprawa w ogóle z tymi odkładniami, muszę popatrzeć, poszukać, bo one mają jakieś dziwne. Tutaj tu się chyba cały w ogóle zmienia, nie ma, także samo to można chyba zmienić w tym pługu. Więc trzeba będzie o tym pokminić. No najgorsze, że to są tylko gdzieś, kurde, takie kawałki, no. Tak to człowiek by był zadowolony. Dobra, cyk. Dobra, jedzie dalej. To było 3, 4. Nowe oponki. Nowy pług, nowe nabytki. Słuchajcie, z całego serducha dziękuję wam. Zamiast zbierać co na jakieś głupoty, poświęciliśmy parę streamków. I udało się na kolejne marzenia, słuchajcie, pospełniać. Także dziękuję wam z całego serca, Koko, Wariacie, Kamil, Gerhard. I wymieniać tu można by było jeszcze wielu, którzy naprawdę dołożyli przeogromną tutaj, słuchajcie, cugiełeczkę. Ja miałem tu coś robić, wymyślać o tych oponach, żeby wasze niki napisać. Kurde, no i makiety. No to wszystko szybko się tak, kurde, dzieje,
A najgorsze jest to, że mówię, no ja muszę w sobotę zjechać. A dobra, przecież tam jedziemy. W sobotę muszę zjechać, więc no fajnie, jak mi się udało, jak nie, no to będę wracał na salę po prostu jeszcze raz i tyle w temacie. Będziemy się po prostu spieszyć. Niby na jakiś czwartek gadałem deszcz, ale nie wiem, Kuba mi coś gadał, ale patrzyliśmy na żadnej pogodzie, nic nie nadają. Nie mam pojęcia, więc nie popada, to nikt człowiek nie będzie wiedział. Aż kurwa się boję tu podjeżdżać, nie? Ty, a może by kurwa to tak wlazło? Mam nadzieję, że tu więcej części maszyn rolniczych nie znajdę. Ja wiecie co, ja wezmę. Chcę po prostu ten kawałek mieć zaorany, żeby było po co przyjeżdżać tymi wołami. Chcę tutaj miedzy doorać, bo tu też później musimy powytminiać, co tak naprawdę tutaj będzie, bo nasiona przyjeżdżają w środę, więc my jeszcze musimy rozkminić. O Jezus, pardon, sorry Johnny, no teraz to za mocno wyciągnę. No i widzicie, to jest takie kurde mozaika niestety, nasza solecko kurde mozaiczka tutaj jest. I raz jest, że jest zajebiście, a rozkurpało, nie chce wejść. Także jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla was chłopaki, z całego serducha dziękuję. Na ten moment stop z nabytkami, z tym wszystkim, bo porobimy tym co jest. Zobaczymy co się dalej tutaj będzie tak naprawdę działo, żeby już tak tutaj wiecie nie inwestować, zobaczymy co tu będzie się wyprawiało. No także na razie tych nowych nabytków jest, to wystarczy i na razie weg. Niech to będzie co jest, słuchajcie, porobimy tym co będzie i zobaczymy jak to będzie w kolejnych latach. Jaka, nie, jaka wrona chciałem powiedzieć, ale to jest chyba jakie to wielkie. Już to wygląda jak jakiś ten. Dobra, możemy sobie dać tu. O, możemy. Taki ten, tutaj ten gaz taki mało oporowy jest, taki no. Wiecie, w czipeku to był cały pedo, to tak noga, a tutaj tak całkiem inaczej, nie? Ale wiadomo, fajnie leciutko tutaj chodzi. Natomiast sobie płycimy, bo to no, nie ma sensu tego. To nie jest pioch. Patrząc na to, jak to się kurzy, to może i trochę tak. Poleciało to? Tak, poleciało. I leć mnie stąd w piździe. Ten kruk, o! Tego mi, kurde, słowa mordy w głowie brakowało. Także co już mieliśmy pokupować, to na razie pokupowaliśmy. Jest wspaniale. Idzie robota, słuchajcie, orka zawsze mordy. To była największa męczarnia, nie no? Trzypek. John Deere też nie męczył się z tym pługiem, ale to nie szło tą obrotówką, bo ona jeszcze no, nie była do końca zrobiona. Tam by trzeba było trochę to poinwestować. Może ktoś to będzie chciał, bo najlepsze jest to, że jeden ziomek się odzywał po ten pług. W trakcie, to akurat jak jechałem na Bednary, mówię, podpisuję trochę widzom, bo miałem czas, nie kierowałem. I kurczę, mówię, dobra, jest chwila. To akurat podpisuję, odpisywałem do jednego ziomeczka. Wrzuciło mi Instagrama i totalnie nie mogłem do niego, tak jakby gdzieś wpadł w jakąś, nie wiem, no w nieprzeczytanych nie było, w ogólnych, w głównych też nie, totalnie nigdzie, zniknął. Także wariaciku, jeżeli pisałeś o pług, to możesz się odezwać, bo mówię, może ktoś będzie bardziej z niego zadowolony. Ja tu wiecie, trzeba jakoś sobie tutaj koszty niwelować. Wiecie, on tymi samymi przejazdami praktycznie spali tyle samo. Wczoraj spali 15 centów. Na... no zrobił, nie wiem ile, szczerze. Tata zaorał sporo, naprawdę sporo. No to się tak nie wydaje. Ale kurczę, no wiecie, pola mamy długawe, bo tam w najdłuższym kawałku to będzie 700 metrów, 800 pewnie. To powiem wam, że to naprawdę ubywa tym pługiem. To widać od razu. Parę przejazdów człowiek robi i mówi, ja pierdzielę, przecież to jest, mówi, cudo, cudo. Więc o to mi tak naprawdę chodziło. Tamten pług kiedyś był kupiony, bo był, bo się trafiła okazja i tyle w temacie. A no, obrotówka to obrotówka, nie? No, zobaczcie, co tu na tym polu było.
Także co, jutro poprzeczniaki? Wjadę chyba w te miejsca, co nie szło. Spróbuję to coś z tym może zrobić. Jeszcze raz tam w razie odjadę pługiem, nie wiem. Jeszcze sam nie mam na to pomysłu, mordy. O, można? Można, właśnie. Kogucik. Ale nie mam uchwytów. Zapomniałem, totalnie mi nie przyszło to do głowy, że zamówić jeszcze te uchwyty. Światełka już są. Przód, tył. Tata założył w weekend akurat, więc dobrze, żeśmy to się wypakowali i w ogóle. No właśnie, no weekend bednary. Co tu dużo mówić. Totalna rozpier. Nie będę mówił jak. Z całego serducha, naprawdę, słuchajcie, jak... Bo tak na targach to do nas nie docierało, po prostu się odwracaliśmy, jak widzieliśmy tą kolejkę, to nie mogliśmy kurwa uwierzyć. Nie, ja mówię, człowiek mówi, farminga może nagrywać. Przecież to jest po prostu niepojęte, nie? Co, jak udało się takie coś w ogóle zbudować przez te kilkanaście lat nagrywania, nie? Że, słuchajcie, tyle ludzi chciało się z nami spotkać, zbić pionę, zrobić zdjęcie, człowiek chciałby pogadać. Myśleliśmy, że się nie uda się. Nie uda się po prostu to, bo jest... Zresztą, kto był, to wie, nie muszę mówić. Chciałbym, żeby z każdym kiedyś z widzem mógł tą piąteczkę tak zwaną zbić, żeby się udało. Kiedyś przez te kilka lat jeżdżenia na te targi i w ogóle, żeby z każdym udało się tą piątkę mordeczki zbić. Nie jesteśmy w stanie tego przeliczyć. Ciężko w ogóle to pojąć. Dopiero jak gdzieś tak sobie wracałem, popatrzyłem na te nagrania, to wszystko mówię, ja pierdzielę. Naprawdę dziękuję Bogu i sobie, że człowiek poszedł, ma taki kontent, a nie inny. Ma taką ekipę, a nie inną i robi właśnie takie rzeczy, że to jednak gdzieś do kogoś trafia, że jednak widać tą pracę. Naprawdę dziękuję wam z całego serducha za te miłe słowa wszystkie, choć no, było ich niewiele z racji tego, że wszystko to było takie szybkie, bo też pogoda no była. I przez to, że też takie było słońce, to stanie w godzinnej kolejce no na pewno nie było miłe dla was, mordy. Też staraliśmy się, że te osoby, które gdzieś tam stoją, też te konkursy były i wiecie, najgorsze było to, że ludzie stali w kolejce, przychodził konkurs, musieliśmy to na chwilę rozbić, ta kolejka wracała z powrotem. No kurczę, to jest właśnie, z jednej strony wiecie, fajne są te konkursy, zarąbiście, bo jest zajebista interakcja z wami, w ogóle no te dyscypliny, które mieliśmy wzięte i dla starszych i dla młodszych, no było mega zajebiste, żeśmy się tak kurczę bawili i muzyczka i doping był i wszystko, także naprawdę dziękuję wam z całego serducha. Gdzieś tam Riota, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Wreszcie ktoś był, kto nam ponagrywał coś też, bo my zawsze sami też mordy, no nie mamy, po prostu nie mamy czasu nic ponagrywać, jedynie podczas konkursu coś tam nagrałem sobie, a tak to nie było, więc na pewno jakaś krótka relacja dla tych, których nie mogło być po prostu z nami na tych bednarach, to tutaj będzie dla nich, żeby sobie jeszcze raz to obejrzeć, powspominać. Także naprawdę, no dziękujemy mordy z całego serca, nie? Ja mówię, no dałem siebie z całego siebie w 100%. Jak wracaliśmy, to byłem dyntka, po prostu nie miałem sił, totalnie żadnych sił. No słuchajcie, największa kolejka miała 7 godzin bez praktycznie żadnej przerwy. To było tylko raz, jak czy my możemy iść na szybki siku po zrobieniu konkursu, bo inaczej no, nie było mowy, żeby w ogóle coś zjeść. Gdzieś w międzyczasie na szybkości człowiek coś się napił i to tyle w temacie. Więc nie robiliśmy nawet harmonogramu, bo po prostu wiemy sami, że to nie ma sensu, no bo nie będziemy, wiecie, wcześniej zrobiliśmy tam dwa razy harmonogram, w którym było, że tam 15-minutowe przerwy co półtora godziny. Ale no, jak ludzie czekają, nie będziemy wychodzić coś w trakcie, więc staraliśmy się rozładować kolejkę i wtedy gdzieś szybko uciec. No i to się nie udawało niestety, także no naprawdę, za to wielki szacun i podziękowania, że takie coś udało się w ogóle stworzyć. No mówię, to nie jest do, w ogóle do opisania słowami, to co wy robicie na tych streamach, to co wy robicie na targach, to jest kurde mordy, nie, po prostu nie do opisania, to trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć i wiecie, to wszystko zostaje w głowie, nie, bo to są zajebiste wspomnienia z kolejnych zajebistych targów, bo mówię, my tam jedziemy dla was, nie jedziemy dla siebie, bo nas maszyny nie interesują, my w tym rolnictwie, no co, ja tylko coś porobię, Janku, Stanas, a tak naprawdę gdzieś tam Brunek, a dać od czasu do czasu, ale tak to nas, te nowe technologiczne rozwiązania, to wszystko nas nie interesuje, nie? Więc no, my tam nie potrzebujemy chodzić po tych bednarach. Fajnie by było, wiadomo, zobaczyć, ale to chociaż jak, słuchajcie, wychodziliśmy z targów, już nikogo nie było, jak widzieliście na TikToku może. Fajnie zobaczyć sobie bednary, słuchajcie, o, naprawdę, nie wiem, my wychodziliśmy, to była już chyba o 19, koło 20.
tak wiecie, chciałem chociaż lecieć, odwiedzić szybko jedną, drugą, trzecią firmę, taką naszą znajomą, żeby, mówię, chociaż coś tam zapytać, jak tam targi i w ogóle, żeby chociaż sobie tak pogadać już na spokojnie, usiąść, wiecie, jak to, jaką to możliwość ma wystawca, więc chociaż to wykorzystać w jakiś sposób. A później tylko, wiecie, zawika, coś zjeść, pokąpać się, chwilę posiedzieliśmy, ale to już, tak wiecie, nawet człowiek nie miał za dużo siły i rano wstawanie. Ale spoko, że nie byliśmy w tym roku w Poznaniu, nie spaliśmy tylko w Gnieźnie. O wiele szybciej nam się udało jechać, jeszcze jakby jeszcze jakąś znalazł coś bliżej, to w ogóle by było super, bo jednak te drogi są męczące po całym dniu takich targów. Także no, Tanas dojechał do domu o godzince, o północy dojechali z Rajotem, a Rajocik dojechał, słuchajcie, o drugiej w nocy, nie? Także wielki szacun, bo mówię, kurde, no, ja nie wiem, czy bym, prawdopodobnie, jeżeli miałbym ja kierować, to chyba bym wziął hotel jeszcze jeden i kurczę, byśmy chyba jeszcze jedną nockę tam przekimali, żeby na spokojnie sobie odpocząć i wrócić, bo takie, wiecie, zawsze my w tę niedzielę tak wracamy, o tej 15 zazwyczaj skończymy targi, no bo w zależności gdzie, w jakim miejscu w Polsce jesteśmy. I to tak wszystko leci, gdzieś tam sobie tak kminię, ja mówię, kurde, fajnie by było od backstage'u nagrać. Będę myślał na ten temat. Takie targi, wszędzie, w sensie, że wiecie, od samego rana jak sobie jedziemy, gdzieś tam jak rozkładamy stanowisko, gdzieś tam w międzyczasie, jeżeli ktoś będzie właśnie nagrywał, tak jak Rajot sobie z Rajotem o tym gadaliśmy, no kuźwa, wejdziesz tu czy nie, to nic nie daje, czy ja dam na maksa, czy nie dam na maksa, bo... A wiecie, co jest w ogóle najlepsze, mordy? Że zauważyłem, nie wiem, na ile w tym może być prawdy, bo to jest strasznie dziwne miejsce, że tutaj ten klub nie wchodzi. Tędy jeździliśmy z Krzysiem, jak woziliśmy obornik. Wiecie, kejsem przejeżdżaliśmy, bo tu już coś było chyba zorane albo uprawione. No ale tu nie, więc tylko, że tu jest wina na górce. No dziwne to miejsce, tam zawsze tak ten kółk w miarę wchodził. Tu jak coś słyszycie, coś skrzywi, to jest to kółko odcinające, to pierwsze. Ono sobie od czasu do czasu, jak no ma właśnie glinę, ma ciężko, to ona sobie potrafi poskrzypieć trochę. No ale tak, to kurde, no, słuchajcie, no. Trochę się do tyłu pooglądam, bo kurde, no, tak całkiem inaczej, dobra, dajmy mu, tylko zostajmy sobie ten gaz ręczny, bo słuchajcie, no w przypeku to nie można tak było, w przypeku to się siedziało cały czas na pompie i trzeba było cały czas operować gazem, więc to tutaj, słuchajcie, jest do wykorzystania. Piękny widok, nie? Mi zawsze się coś takiego marzyło, wraca się i taką potężną maszynę ciągnie. Wiadomo, na możliwości Solca, bo to fajnie by było ciągnąć 12 skip jakieś, tak? Jakimś ogromnym case'em czy John Deere'em, ale tak, wydaje mi się, że udało się naprawdę fajnie w ostatnich latach to troszeczkę przerobić, tą ziemię. Tu moim zdaniem naprawdę to talerzówka od Rolmaco, jeszcze raz wielkie podziękowania. Kwiniliśmy szybko, bo tak żeśmy sobie pogadali, chłopaków oczywiście odwiedziłem, tam pogadaliśmy sobie na talerzówki, jak to tam szło. Też do kumpla przyjeżdża właśnie taka, no, przeogromna talerzówka, 5-metrowa, ale tak, no, naprawdę fajnie zbudowana. I tak właśnie sobie ją sprawdzaliśmy, oglądaliśmy właśnie u Cichego, ten, który mi zdejmował. Także pozdrawiam go serdecznie. Ogółem całe te dla jego. Za szybką akcję i ściągnięcie. U siebie ma żniwa kukuryny. Ale gdzieś tam na spokojnie sobie koszą powolutku. Codziennie po 50 ton, tak żeby jeszcze posuszyć. Na ten moment kukurydza właśnie u niego ma dzisiaj 18. Kubuś też mniej więcej koło 20 ściągał. Jeśli chodzi o kukurydzę, o wilgotność z pola. Więc to jest naprawdę, chociaż może plon nie zadowala, to chociaż ta wilgotność, nie? To człowiek coś tam przyoszczędzi sobie na tym, ale teraz jakoś ładnie pokryła. Słuchajcie, jedziemy tą samą prędkością, nie? Tak jakby w ogóle płycej wszedł. Nie wiem, mam. Tak jakby płycej wszedł, bo tak właśnie widzę, że ta tylnia skipka coś tak nie chce do końca. No on tak całkiem inaczej, całkiem w ogóle inaczej prowadzi. Dobra, i się zaczyna, słuchajcie, glina. Możemy sobie trochę
gazu ręcznego zdjąć i teraz samemu lepiej trochę wolniej w tą glinę wjeżdżać, bo wtedy może nam nie wyskoczy. Jak nie wyskoczy, to jest spoko, a wtedy, tak powiem wam, na początku się przyzwyczajcie, mówią, kurwa, coś jest nie tak, chyba mówię, z tymi oponami, ale patrzę i takie wielkie, wiecie, kawały gliny wyciągałem i on, wiecie, po prostu cały pół mi do tyłu ciągło. No i właśnie tu macie taki jeden z tych momentów. No a dokończając, mówię, fajnie było takie coś z backstage'u, kiedy nagrać, choć mówię, kurde, pewnie nie byłoby czasami momentu słowa powiedzieć coś, ale no, pomysł na vloga fajny, wymyślę, mógł być, żebyście sobie zobaczyli, jak to tak naprawdę przez cały dzień gdzieś tam u nas mordeczki wygląda. Także kochani, jeszcze raz, jeszcze jeden i jeszcze raz zapłać dla was i do zobaczyska, słuchajcie, do zobaczyska. Być może, słuchajcie, będą jeszcze jedne targi. Za dużo wam nie mogę powiedzieć, bo jeszcze też ja w 100% nie wiem. Ale to będzie bardzo coś grubego, nie? Słuchajcie, to będzie bardzo coś grubego. Jeżeli to w ogóle wyjdzie, a na 99% dostałem takie informacje, że to mordeczki wyjdzie, to się, słuchajcie, widzimy również w Poznaniu jeszcze w tym roku. Mam przynajmniej taką, dajcie nadzieję i będziecie na pewno mega, mega zadowoleni. A jeśli chodzi o dalsze targi, o które no, na 100% jesteśmy pewni, jeżeli nic złego się nie wydarzy, to są oczywiście Kielce i 30-lecie, teraz 25-lecie Bednar i 30-lecie Kielc. Kielce dla nas mega ważne z racji po prostu tego. Z tym kółkiem, słuchajcie, trzeba się nauczyć zachowywać po prostu. Bo ono tak, no mega fajnie to wygląda momentami, bo bardzo sucha. Bardzo sucha, bo jak się cofa czy coś, to ogarnia, nie? To jest w ogóle mega śmieszne, bo tak naprawdę tym kołem się tu nic nie steruje, żadną hydrauliką, nic w tym stylu. O. A ono naprawdę mega się tutaj sucha. Idzie tym naprawdę fajnie manewrować, ale są momenty, że naprawdę no, zachodzi grubo na zakrętach, nie? Jak z biegusem w FS13 się kiedyś orało, to tak to, słuchajcie, wyglądało. Więc no, Kielce będą następne, jeżeli ktoś gdzieś chce z nami się też spotkać również, to zapraszamy oczywiście na Kielce. Tam prawdopodobnie już chłopaki Top Nasiona Hiperim będą. Teraz zastępczo tak byliśmy, bo już to wszystko tak, wiecie, na ostatnią chwilę, no mówię. Przy takiej widowni my nie możemy, słuchajcie, jechać bez swojego stanowiska, bez swojego miejsca, bo po prostu się to nie da zrobić. Ja mówię, no Kielce dla nas ważne, bo od Kielc się mordy zaczęło. Dwa lata temu, bo rok temu, znaczy w tym roku byliśmy na Kielcach, dwa lata temu się to zaczęło, teraz będzie trzeci wyjazd w tym marcu, czy tam kiedy one są. Więc to jest dla nas mega ważne, no bo to jednak tradycja, już tak gdzieś tak mamy, że fajnie by było jakby to dotrzymać jednak, bo gdybyśmy tam nie pojechali wtedy z takiej bomby po prostu, no to by człowiek nawet nie wiedział, że chyba trzeba jeździć na te targi, żeby się z wami spotykać, nie? Także piękna sprawa. Nie wiem, czy bateria mi zaraz nie padnie, więc sobie ją pewnie zaraz zmienimy, bo jak włączyłem było 30% parę, więc miejmy nadzieję, że do końca przejazdu mi wytrzyma i się uda to ogarnąć. No zobaczymy, jestem mega ciekaw właśnie, jak po tych wałach. Tu jeszcze, ta moja orka tu jeszcze jest okej, bo no, tak nie widać tej bardzo dużej różnicy, że ta pierwsza skiba tak nie dorzuca, nie? Tam jest trochę gorzej. Właśnie no, samymi wałami będzie to ciężko, więc pewnie no, agregat będzie musiał być. Myślałem też o jakimś właśnie agregaciku na testy, ale to za szybka akcja, żeby coś teraz na szybkości ogarniać. Tam był pomysł, ale no niestety zawieszane już. Coś wolę pół zawieszanego, bo jednak widzimy sami, że John Deere uciąg ma, ale gorzej z podnoszeniem, nie? Więc dlatego też ten pół moim zdaniem no, robi świetną robotę. Dobra, z jednej strony bym wypłycił, ale dobra, jak już tu mi wejdzie, to mi może później to wciągnie. Dobra, dawaj, malejna. No tu jest, słuchajcie, właśnie, ile to lat, już nie pamiętam, oramy wzdłuż, no ale widać, słuchajcie, tu było rok temu robione Atilcom Kuby,
na 50 centów. Tu ta woda, nie wiem, ta wilgoć, która tu była, to za sklepie, nie mam zielonego pojęcia, nie? Naprawdę, kurde, powiem wam, nie mam zielonego pojęcia, co tu tak naprawdę zrobiło. I dobrze było to przepierdzielić, tak czy siak, żeby ta woda jednak znów tu nie stała, tylko to w miarę ogarniała. Oj, przepraszam, Johnny. Więc to by dobrze było tak. Ogarnę, no zobaczcie sami, to jest kilka przejazdów. Ja się tu przyjechałem. Nie wiem, ile robiłem. Zanim przyjechał z Butowcem, pół godziny, 45 minut. Jaki kawał już w ogóle. Jestem, wiem, daleko jeżdżę, nie? Ale słuchajcie, przy tej szerokości mogę sobie dalej pojechać i nie mieć tej bruzdy. Tym bardziej, że mówię, tu nie wiem, czy jakoś nie będzie właśnie robione tak, że tu zaraz będzie zostawione wtedy, jak dojedziemy na równo bruździe i tam będzie od tamtej strony coś zaorane, tu będzie wiosenne, tam będzie coś zimowego pewnie, no nie wiem, jak to rodzice mają, to już jest ich w tym głowa, co oni chcą sobie tam gdzieś posiać. Także tu się akurat pod tym względem nic nie wtrącamy, słuchajcie. Dawaj, 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 gryź, gryź, gryź. No to po przeciek będzie duży. Przeciek będzie duży, się sam zastanawiam, czy nie zapiąć obrotówki tam poprzecznie. Ale jak to zrobimy tamtym, to powinno być git. Co ciekawe, jak tutaj się wyorypuję przy miedzy. Bo jednak to kółko jest bardzo daleko, więc ono prawdopodobnie, jak jest sąsiadem ma się drzewo na miedzy, tak jak mamy tutaj, no to już raczej sobie od miedzy nie odoramy. No, no i już czułem ten moment. I tu najwięcej też tymi maszynami było, kurde, jeżdżone, bo jak i kombajnem i wszystko, to niestety faktycznie tam było jeżdżone najwięcej razy. I teraz by miało aż taki wpływ, no może być, że tak jest. U nas też, słuchajcie, ta ziemia, my nie dowierzaliśmy, że ten głębosz da radę, ale no u nas też ciężkie maszyny nigdy nie robiły, nie? Na polach. To też jest inaczej, jak ktoś ma wielkie maszyny, to później też ma ciężej to wszystko robić. Bo jednak to ugniatanie, ten ciężar maszyn na pewno bardzo mocno oddziałuje na to wszystko. A jednak tutaj, to moim zdaniem spoczko. Kurde, jeszcze moglibyśmy wyjść zobaczyć, co się z oponą dzieje. Czy wszystko jest w porządku. Ale tu ruda. Tak jak dobrze widzę, to tu chyba ruda się dobrze wyorybuje. Tak jest. No powiem wam, że teraz spoko. Jak już słońca nie było takiego, ja cały czas jeżdżę z zamkniętymi szybami, no już się nie nakurzyło, już jest luksus. Już jest luksus, rano już widzieliście sami, jak był kurzony. Ale ja mówię, nie no, to po to go kupiłem, że ja mam być pozamykany, bo wieczora nie dożyję. No i na całe szczęście póki co wypala, najgorzej z agregatem, więc trzeba do John Deere'a kupić agregat. No ale wtedy trzy później będzie miał co robić. Więc się najwyżej będziemy wymieniać. Ja będę orał, tata będzie uprawiał. Albo będę w masce po prostu. I jakoś powinniśmy sobie to ogarnąć. Dobra, słuchajcie, bo tam póki bateria mi nie padła, jeszcze może się na końcówkę tu gdzieś włączę. Ale ja chyba sobie teraz muzyczkę odpalę, coś sobie posłuchamy radyjka. Także tyle tego pierwszego vloga, by mordy było. Naprawdę, wybaczcie za dzisiaj ten mój entuzjazm i w ogóle, ale zmęczenie po prostu ma górę, nie? Syndrom Bednar, nie wiem jak to się dobrze to nazwałem. Tak po prostu jest, no. Nic człowiek na to nie poradzi. Trzeba po prostu dobrze się porządnie wyspać i już powinno być dobrze. Jak jeszcze rano wstanę, zobaczę, że powietrze nie schodzi, to będę, kurde, słuchajcie, naprawdę ukochany z całego serducha. Bo no to by było najgorsze, co może być, że kurwa, po wymianie opon pierwszego dnia takie coś się przytrafiło, nie? To jest niepojęte w ogóle dla mnie. Tak się już troszkę wiem, co Grzesiu czuje. No, ale to jest spotkanie z Grzesiem. Mega, mega zajebiste. Nie, dla mnie to było ja pierwszy raz do kogoś chciałem stać w kolejce, pierwszy raz chciałem z kimś w ogóle mieć zdjęcie starych. A gdzieś, no niestety, w trakcie nie było czasu, więc poszliśmy na sam koniec. Więc już kolejeczki takowo nie było do Grzesia. Grzesiu też całe szczęście się udało jeszcze tą szybką piątkę zbić, chwilkę pogadać z Grzesiem, z Denisem i uciekaliśmy, słuchajcie.
Znaczy Grzesiu uciekał jeść. My jeszcze sobie jakieś tam zdjęcia pocykaliśmy i też szliśmy dalej, jeszcze coś podwiedziliśmy do Lisankę, którą serdecznie pozdrawiamy. Pawła Snelle oczywiście również pozdrawiamy, bo żeśmy się widzieli, Wiktorię. Ale to też takie wszystko szybko, nie na sekundę wpadł, nawet z Krzysiem Zagra kuzyną nie zdążyliśmy się spotkać. Także dziękuję tym, z którymi chociaż tą chwilkę właśnie u Dorysanki mogliśmy poświęcić i gdzieś tam się w ogóle spotkać. O Jezu, się przestraszę. O kurwa, o. Ja jeszcze go trochę wyczyszczę, podepnę tego bulbozaura. Ale patrzę, ja zapomniałem totalnie, że ja mam stare podczepianie, ja nie mam haków. I to jest za grube. Albo jutro mi podrzucą chłopaki, jak będą jechać. Albo to jeżeli wykminie. Rolmako akurat to miało spoczko, bo właśnie od razu mieli małe i duże. Ja totalnie też o tym nie pomyślałem, że to jest serwej. Wejść. Ja muszę w ogóle sobie te końcówki wymienić, bo to są końcówki, nie? Żeby mieć haki, nie? Mogę sobie akurat go trochę odmuchnę. O, może tu trochę zejdzie. To było właśnie najgorzej, jak ten kurz jest i przyjdzie rosisko. To wszystko się takie kurde osadza. Zjadostwo. Aj, czy to podepnę, może mnie podniecie. Bez obciążnika. To kurde, mówię, jeszcze dzisiaj bym pojechał, bo denerwuję strasznie. Niech ten tu nie wchodzi. I to najgorsze miejsce, bym się też próbował coś ruszyć w tym. No ale wiecie, tak sosno by mi w poprzek pojechał, tak żeby pług. Jak on już tu wejdzie, to on już będzie rwał, nie? Nie pamiętam, ile paliwa dzisiaj rano było. Teraz na ten moment mamy 27 centów jeszcze zostało, także spoko. Spoko ten filtr. Dobrze, no za poną nic się nie dzieje. Całe szczęście, więc no nie, do dyntki to nie dotarło. No, nie pamiętam, w którym to miejscu. Nie, tu nawet to by był fart, jakbyśmy akurat tak właśnie stanęli, nie? Także no te końcówki chyba się wymienia, tak mi się wydaje. I wtedy by było spoko. O, dobra. Choć po co to zapinać, jak i tak. To jest w ogóle zajebista sprawa, nie? Z tym do zapinania. Mega kozackie. Chodzi tak, kurde, nam leci. Musimy tu jakiś jeszcze uszczelniacz w środku, tam jest taka gumka. I ją spróbować wymienić, bo... Tam jest właśnie na górze jedno, znaleźliśmy ognisko. No i tutaj leci, nie? To jest od pompy od wspomagania prawdopodobnie. O! Tam się poci cały czas. No ale to trzeba byłoby z przodku zdejmować. No, no i właśnie. Oni mają kurczę tutaj na gruby bolec. No już nowocześnie, no a ja jeszcze z tą nowoczesnością to daleko, daleko do tyłu, ale no to będzie robiło fajną robotę, jeżeli to już w pole pójdzie i pójdzie. O, teraz kończyć vloga już możemy. Także co, do kolejnego vloga już na dniach. Trzymajcie się, strzała!